W profilaktyce zdrowotnej październik jest utożsamiany z różowym miesiącem, miesiącem świadomości raka piersi. Natomiast 15 października przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to czas, w którym zwraca się uwagę, jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, regularna samokontrola piersi, a także poddawanie się badaniom profilaktycznym, w tym mammografii i USG. Na te wszystkie działania ważne w zapobieganiu i wykrywaniu choroby na jej wczesnym etapie zwracają uwagę bolesławieckie Amazonki, organizując co roku marsz ulicami Bolesławca. Dzisiaj zaprosiliśmy wszystkie władze, jakie tylko w Bolesławcu są. No i koleżanki przyjechały z Legnicy, ze Zgorzelca, z Wrocławia. W inicjatywę marszu włączają się różne lokalne społeczności. Co roku pojawia się na marszu też ktoś nowy. Czwarty marsz w Zgorzelcu był ostatnio, teraz jesteśmy już w Bolesławcu pierwszy raz, ale nie ostatni. Nie ostatni na pewno. Cieszę się bardzo, że pogoda dzisiaj dopisała. Mamy ochronę policji, jest orkiestra miejska, jest wiele ludzi. Ten marsz kończy się w Teatrze Starym. Jak zwykle będą wykłady poświęcone zdrowiu i jak to zdrowie zachować. Marsz Amazonek, organizowany już od 10 lat, jest symbolicznym wyrazem wsparcia dla osób zmagających się z rakiem, jak również przypomnieniem o istotnej roli profilaktyki. Dzięki działaniom profilaktycznym udaje się zidentyfikować potencjalny problem na tyle szybko, aby mieć najlepsze rokowania i szanse na wyleczenie. Do kodeksu walki z rakiem należy też odpowiednio zbilansowana dieta, niepalenie papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu, regularna aktywność fizyczna i ochrona przed promieniowaniem UV. Klub Amazonek w Bolesławcu liczy 50 osób. Należą do niego nie tylko kobiety, także mężczyźni zmagający się z różnymi postaciami raka. Zamysł jest taki, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, że jest taki klub Amazonek, w którym przyjmujemy nie tylko kobiety po raku piersi, również mężczyzn z prostatą i wielu innymi rakami. Bolesławiecki Klub Amazonek ceni sobie współpracę z Bolesławieckim Szpitalem Świętego Łukasza. Może też liczyć na wsparcie finansowe samorządów.